Witam serdecznie, szczęść Boże. Dzisiejszy cytat brzmi: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi, ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry zawsze, w każdym momencie. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać. Nigdy nie powinniśmy zapominać o tym, jaki jest Bóg. Bóg jest dobry, Bóg kocha, Bóg jest miłością. To znaczy, że nigdy nie przekroczył granicy miłości. On wyznacza granice miłości. Takie 10 słupków granicznych. Pierwsze przykazanie, drugie, trzecie, dziesiąte, 10 przykazań, 10 słupków granicznych. Jak przekroczysz słupek graniczny, jesteś na terenie wroga. Jesteś poza Bogiem. Jesteś poza miłością. I wtedy jest cierpienie. Wchodzisz na pole minowe i doświadczasz bólu, cierpienia, odrzucenia, wygnania. Bóg jest w tych 10 słupkach granicznych. On się tam znajduje. W tych 2 słupkach granicznych, jeśli ktoś ma problem z 10 przykazaniami. Pierwsze przykazanie miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem. Drugie przykazanie miłości. A bliźniego będziesz miłował jak z siebie samego. Bóg właśnie mieści się w tych przykazaniach miłości. Ale my niestety uciekamy poza granicę miłości. Idziemy do wroga, tak jakby wróg był naszym przyjacielem. Co robi Bóg? Bóg rezygnuje ze swojej strefy komfortu. Staje się człowiekiem, idzie do nas, siada przy naszym stole, siada z grzesznikami, siada z nieprzyjaciółmi, z tymi, którzy go zdradzają, którzy przekraczają jego przykazania, którzy wychodzą z radością poza strefę miłości. I co robi? Bierze nas na ramiona i przyprowadza nas z powrotem do Ojca. Jezus właśnie robi taką misję, misja ewakuacyjna. Dzisiaj mam takie pragnienie, żeby mówić obrazami wojennymi, bo jesteśmy na wojnie. Jesteśmy ranni, cierpimy, życie nam się popsuło, bo żeśmy je popsuli. Jesteśmy winni naszego cierpienia, naszego bólu. Prowadzimy wojny z ludźmi, z samym sobą. Prowadzę wojnę z Bogiem, oskarżamy Go często. A On przychodzi pokorny, siada przy naszym stole, wchodzi do naszego domu, do naszego życia i mówi: chcę Cię uratować. Chcę Cię wziąć na ramiona, chcę Cię wydostać z tego bagna, w którym jesteś. Co ja zrobię? Czy ja pozwolę się Bogu uratować? Czy pozwolę się Bogu na nowo stworzyć? Co mogę zrobić? Mogę Mu pozwolić i przeprosić Go za to, że znowu przekroczyłem przykazania miłości. Znowu wyszedłem z strefy miłości, wszedłem w strefę zła. I co? I Bóg mi przebaczy? Tak. Przebaczy mi i zapomni. Taki jest. Przebaczy mi i zapomni mi moje grzechy, jeśli ja przypomnę Mu o swoich grzechach. Jeśli ja przyjdę do Niego i przeproszę Go za to, co zrobiłem, za to, że odszedłem od Niego, za to, że wyszedłem ze strefy miłości. I będzie pozamiatane. I to wszystko. Zobaczcie, człowiek nie jest w stanie tak przebaczyć. Przebaczyć i zapomnieć. A Bóg tak. Bóg jest w stanie nam przebaczyć i zapomnieć. Bo taką miłością jest. Miłością, która nas po prostu przerasta. To nie jest jakaś taka zwykła miłość. To nie są tylko słowa. To jest i życie. Bóg jest naprawdę mocny. Bóg jest dobry. Cały czas Bóg Cię kocha. Po prostu przyjdź, przeproś, przypomnij Mu o swoich grzechach,
idź do najbliższego punktu przebaczania, do konfesjonału i wszystko będzie nowe. Zawsze będzie nowe. I Twoje życie się zmieni, Twoje życie się przemieni, bo Bóg je przemieni. Bo Bóg kocha mnie, grzesznika. Bóg kocha Cię, grzesznika. Dzisiaj tylko tyle mam do powiedzenia. Takie to proste, a często o tym zapominamy, że Bóg jest dobry i nie ma w Nim żadnego zła. Więc idźmy do Boga. Panie Jezu, oddaję Ci moje życie. Przepraszam Cię za te wszystkie moje grzechy. Wierzę w to, że mi przebaczasz, odpuszczasz i zapominasz, kiedy wyznaję moje grzechy na spowiedzi. Bądź zawsze ze mną, nie opuszczaj mnie. Ratuj mnie zawsze, kiedy od Ciebie odejdę, kiedy znowu stracę z oczu te 10 przykazań, te 2 przykazania miłości. Daj mi wiarę, abym mógł być usprawiedliwiony przez Ciebie. Amen. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem i pozdrawiam.